W poniedziałek 23 sierpnia Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie dające rękojmie wykonywania obowiązków na tym stanowisku. Powinien posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie. Powinien również mieć co najmniej trzyletni staż pracy. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora Ostrowieckiego Szpitala powinna mieć wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, doświadczenie w prowadzeniu inwestycji. Pożądana jest znajomość przepisów prawnych regulujących działalność podmiotów leczniczych, ustaw o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych i kodeksu pracy. W komisji konkursowej zasiadają Łukasz Witkowski, przewodniczący oraz Małgorzata Bień, Bożenna Morycińska, Mariusz Pasternak, Julita Szewczyk, Mariusz Łata i Danuta Barańska, która jest przedstawicielem Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dokumenty przyjmowane będą do 3 września, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu składania dokumentów. Konkurs został ogłoszony po śmierci dotychczasowego dyrektora. Do czasu wyboru nowego szefa lecznicy pracami zespołu opieki zdrowotnej kieruje dr Adam Karolik, który zapowiedział już, że nie będzie brał udziału w konkursie.